Nie wolno się poddawać, jak Krzyś ujdzie. Dobra, wyrwałem chwasta. O Jezus. Dobra. Sprężyna wyjęta, włożymy ten amortyzator i rozbierzemy całe przednie zawieszenie, bo ja nie wierzę w to, że ja się aż tak machnąłem, że nie policzyłem, że ten amortyzator się zmieści. Jakby kombinujemy, myślimy, trzeba tak, rozluzować całkowicie zwrotnicę, ale jak to zrobić, Krzyś? No to opowiedz, co robimy. Słuchaj, odkręć górną nakrętkę amortyzatora. Ja odkręcę amortyzator od całej piasty. To przy okazji wymienimy sobie, założymy świeżutkie amortyzatory, te główne. No. A da nam to możliwość przymierzenia tego. Dobra, fajniejszego amortyzatora. No to bardzo proste, czyli zwrotnica odchyli się, będziemy mieli dostęp do tego, żeby wepchnąć i ten nowy amortyzator, jaki oczywiście postara się najpierw wepchnąć ten sportowy. Ja się biorę za górną śrubę. Dobra. Górne mocowanie amortyzatora to jest po prostu sztyca przykręcona przez kielich, więc jest to prosta rzecz, jeśli się nie obróci, po prostu wykręcić nakrętkę do góry, dzięki czemu amorek będzie już miał luz do pracy na dół. Ja go jeszcze nie odkręcam, żeby się nie opadła zwrotnica. Poszło? Jak złoto. Rzecz istotna. Zgadza się. Ten to ten, więc jest dobrze. To jest nowy amortyzator. I od razu sztyca wraca. Ten wcale nie jest krótszy, tylko ten amorek to po prostu, słuchajcie, nie żyje. Mogę go sobie jednym paluszkiem wcisnąć. Ops. Ten amorek nie ma prawa dociskać przedniego koła, żeby dobrze się prowadziło, miało przyczepność i pracowało. Nawet nie da się skręcać pewnie przy dużych prędkościach, bo po prostu to się odrywa i nic nie dociska. Współpraca to nie tylko współpraca na rajdzie, ale i tutaj. Ja muszę szybko ścisnąć, Krzyś musi szybko zapiąć, więc Krzyś, zobaczymy, czy w ogóle wystartujemy kiedykolwiek. Start. Jedziesz, jedziesz. Jeszcze brak. A palce! A dobra, poczekaj, poczekaj. Teraz ty. W wykańczaniu akcji jestem lepszy. Otworzy się. Nie oddychaj. Trzyma. Jezu, jak ja się zziajałem. Słuchaj, jeszcze mało. Co mało? Puściła. Otworzył się? Tak. Poczekaj, ja przyniosę pasy do tego. Pas materiałowy. O, i to jest pomysł. Będzie profesjonalny, stary. Pas. I to musi zadziałać. Daj jeden końcóweczkę. Tu powinny wytrzymać. Idzie. Ups. Jak go złapię z góry, ty go łap z dołu. Idzie tak. Załóż sobie talerzyk. Jeden talerzyk. Ustaw teraz. Nie, nie, teraz ustaw do wahacza. Ja ci dognę wahacz. Czekaj, dobra, czekaj. Puść, to zaraz przerwij. Czekaj, 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 mi się łapie. Jest, dobrze. Złapany. Obliczeniami, miarką. Empiria, największa z nauk, czyli doświadczenie. Udało się skurczysna wepchnąć, czyli dobrze pomierzyłem i zwracam sobie sam honor, że zarzuciłem sobie, że jestem debil i nie potrafię pomierzyć amortyzatora. Idealnie. Będzie działać. Dobra, zrzucaj w dół. Aż miło. Biodegradacja. Górne mocowanie przedniego amortyzatora, tego oryginalnego, mam skręcone prawie że na gotowo, bardzo ciasno, żeby dopasować się teraz do zwrotnicy, ale najpierw, tak jak Krzyś powiedział, wepchniemy sprężynę, żeby zobaczyć już cały zakres pracy zawieszenia, jak jest. Jeden amortyzator, drugi amortyzator i obok sprężyna. Dawaj, Przemciu, do góry. Do góry. Dobra. Siedzi. I nie skręcaj, tylko nie skręcaj. Przyłapię. Tak? No już wyleci. Najważniejsza jest jedna rzecz. Nowy amortyzator oryginalnego mocowania jest już założony. Założony jest amortyzator sportowy, włożona sprężyna.
I teraz chcemy tylko zobaczyć pełny zakres, jak pracuje od odboju do otwarcia całkowitego zawias, bo jeżeli to jest dobrze, to potem już sobie to na gotowo ładnie poskładamy na nowych gumkach, na nowych elementach, jeżeli chodzi o tuleje i tak dalej. A na razie, Krzyś, jak to wygląda? Uważaj. No, zakres pracy mamy spory. Auto już podnosi się zawahacz, co oznacza, że zawieszenie praktycznie skasowało swoją pracę. Oczywiście w realnych warunkach jeszcze się dobije na odbojniku, ale tak naprawdę widać, że amortyzator pasuje. Ma jeszcze 8 cm zapasu, a jak puścimy go w dół, to na pewno zapasu ma wiele. Odejdź, Krzyś. Zobaczmy dolne pozycje. Pięknie, nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć to na gotowo, skompletować to z tyłem, który jest zrobiony. I zawieszeniowo samochód jest czysty.